Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Suchym Lesie i to całkiem głośno. I ten głos jakby rozbrzmiał no, w dużej części kraju, bo aż dotarł na Śląsk, tam przyjechały zespoły, ale w ogóle obsada imponująca, Lech, Warta, Zabrze, Katowice, Mysłowice, no sporo. Tak, bardzo fajne zespoły przyjechały do nas. Nie zapominajmy też, że wystąpił super zespół Medyka Konin Dziewczyn, które zaprezentowały się naprawdę bardzo fajnie, ale przyjechały do nowej hali obcej, no, na pewno nie mogły pokazać swoich umiejętności. Zespół z Kutna, no i najważniejsze zespoły tutaj z Poznania i okolicy wystąpiły u nas, także jesteśmy bardzo dumni z tego, że praca przy WOŚP-ie daje takie efekty i będziemy na pewno to kontynuować. Poziom sportowy fajny, ciekawy, wyrównany. No i z niespodziankami nawet można powiedzieć. Na pewno. Warta Poznań, zwycięstwo Warty Poznań to jest może nie tyle niespodzianka, co był to faworyt. Natomiast Skurzewo w finale mało kto się spodziewał. Tym bardziej, że Lech Poznań przyjechał rocznikiem 2007, silnym zespołem, widać poukładanym piłkarsko, doskonale grający w piłkę. No a w przedwczesnym finale w meczu o wejście do finału przegrali 2-1 z Wartą. No i Warta dalej kontynuowała swoją dobrą grę w finale. Natomiast tu też można podkreślić nasz zespół, Red Boxy z Złego Lasu. Pechowcy niesamowici stracili, nie przegrali meczu, 3 bramki tylko stracili, 3 razy w karnych, 2 razy przegrali, raz wygrali w meczu o miejsce. Zaprezentowali się naprawdę super, jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo fajny rocznik i naprawdę wiążemy z tym rocznikiem dużo nadziei na rozwój tego rocznika. Ale naprawdę zespół nawet, który zajął 12 miejsce, zaprezentował się bardzo fajnie, 12, 11, 10 to jest turniej, to jest wszystko możliwe, to jest jeden błąd bramkarza, chłopca grającego na ostatniej pozycji może spowodować, że zespół odpada z turnieju. Zawsze są przegrani i zawsze są wygrani. Jeszcze akcja Wielkiej Orkiestry, było, też wnieśliście swój grosik. Tak, tak jak w zeszłym roku, tak jak w tym roku przekazujemy voucher w wysokości 2000 zł dla sztabu Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. W tym roku i tak jak i w zeszłym roku szefem tego sztabu jest pani Sylwia Kabacińska. Z dumą wręczyłem ten voucher. Przekazaliśmy też puszkę, bo ta puszka była bardzo wyjątkowa, dlatego że wszyscy rodzice i dzieciaki wrzucały do tej puszki tutaj pieniążki, ale strasznie mnie ujęło, gdy dziewczynka w wieku około 10 lat przyniosła całą siatkę drobnych pieniędzy, bo zbierała cały rok, żeby właśnie na tym turnieju wrzucić pieniążki, właśnie do naszej puszki pieniążki wrzucić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także puszka była ciężka, puszka była imponująca, no i naprawdę pokazuje, że my potrafiliśmy się, młodzi piłkarze, rodzice, organizatorzy, potrafiliśmy się wznieść na wyżyny i przekazać nagrodę na ten cel.